Nad ognisko można położyć hopper i automatycznie będzie się uzupełniać. Gdy śpiącemu nietoperzowi dasz name tag, Dinner Bone, to będzie spał w powietrzu. Gdy włożysz nową płytę Pixtep w ten blok, w który wkłada się płytę przy świniach, one zaczną tańczyć. Łapkujcie, żeby widział. Hello, hello, witam was wszystkich bardzo serdecznie. O nie, papugi mi tutaj wyleciały, ale witam was w pogromcach mitów. I dzisiaj ze mną Yoshi. Siema, ej. Hej! Siema, siema, i słuchajcie, hej. Witam was w kolejnych pogromcach mitów. Niestety coś z skinami, skiny nie działają teraz w Minecrafcie, ale trudno, nagramy tak. No i co, wbiliście ostatnio łapek tyle, że to jest na jeden dodatkowy mit. Wbiliście dosłownie, brakuje trochę do 20 tysięcy, więc no niestety, słuchajcie, jest jeden dodatkowy mit. Co za smutne, co nie, stary? Ale dobra, no, w takim razie dobra. Stawcie łapkę w górę tym razem, żeby nie pominąć, żeby było więcej mitów w kolejnym odcinku, więc mam nadzieję, że uda wam się wbić. A my co, lecimy od razu do pierwszego mitu, co nie, Yoshi? Pewnie, że tak, pa, jak jazda. Lecę. Złoty kill-off niszczy obsydian szybciej niż diamentowy, ale nie, za to obsydian nie wypada. Chyba chodzi o to, że po prostu wtedy obsydian z niego nie wyleci. Więc stary, może zróbmy tak, że ty zabierz sobie diamentowy kill-off, ja zabiorę sobie złoty i zobaczymy, jak no. To nam się uda. Ja już postawiam tutaj w takim razie obsydian i ja zabieram... Ty złoty jednak bierzesz, tak? A, dobra, to ty dobra, miałeś, okay, to, dobra, tak, ja miałem brać, stary, to zamieńmy się. Weź się dobra. Zamień, dobra, bo ty jesteś stary bogatszy, ty chyba masz, wyglądasz. Masz dwie papugi na... Bardzo, bardzo możliwe, bo one mnie lubią, nie tak jak widzowie, bo nie zostawiają łapek w górę i subskrypcji, no, stare. Ta... No dobra, w takim razie czas przetestować, gotowy na raz, dwa, trzy, kopiemy! Dobra, trochę wcześniej zacząłem chyba, stary. Ale chyba widzę rozwiązanie. No, ty zrobisz to szybciej, ty zrobisz... Stary, ja co? Widziałem, że ty nie, że ja tego nie rozwalę jak nic, bo mi ledwo co te kropeczki się przesuwają, stary, wiesz? Serio? Tak, szczerze. Nawet nie wiem do końca, gdzie ty jest taka kropeczka. O, o, wykopało się, dobra, jest! No więc chyba, stary, mamy szybki mit obalony, bo jakby faktycznie nie wyleciał obsydian i złoty kill-off nie wykopał tego szybciej, więc słuchajcie, czekajcie, ja mam specjalną rzecz przygotowaną na tę okazję. Słuchajcie. Czyli w takim razie mit jest w takim razie obalony. Czas przejść do kolejnego mitu. Gdy śpiącemu nietoperzowi dasz name tag, Dinner Bone, to będzie spał w powietrzu. Tylko teraz jak zrobić, żeby on spał? To jest mega to chyba dzień problem, musi być. Stary. Właśnie zobaczmy, gdzieś tutaj była ta taka kopalnia, stary. Tutaj wydaje mi się, jak ktoś zakopał tę kopalnię, czy wytyfy? Ona była tu. Wytyfy. Stary, pamiętasz tą kopalnię, gdzie my lisy tutaj zabieraliśmy? No. Ej, jej nie ma już? Co? Co się stało z tą kopalnią, stary? Halo. Przecież ona jak nic była tutaj gdzieś. Halo. Ej, o. Stary, ja zgubiłem tę kopalnię. Pamiętasz tą kopalnię? A nie, ona jest tutaj ciągle. Dobra. Ona jest w innym miejscu. Jest tutaj, tu stary, jest. Ja już znalazłem. Dobra, no. Czyli tu jest ta dziura. I teraz dajmy tylko tutaj nietoperza, więc lecimy z Batmanem. Jest i Bat. I w takim razie zobaczmy, czy on idzie spać, czy coś. O, widzę. Stary, jest, dobra. Mamy dwóch jest? Zwisających, mamy dwóch zwisających osobników. O, widzę więc też. W takim razie, dobra, odsuńmy się trochę od tego. I ja tutaj biorę w takim razie, jest ten. I trzeba teraz name taga tylko zebrać, dobra. I nazywamy go Dinner Bone. Zobaczmy, jak to wszystko będzie działać. Dinner Bone. Po prostu, powinniśmy też móc dać po prostu zadania im. Ja zobaczę, czy uda mi się jakoś tak do nich podejść. Znaczy normalnie, żeby one nie spały. Okej. Okay. Wytyfy! On w powietrzu, stary, śpi! Oczywiście. Śmiesznie to wygląda strasznie. Popatrzcie, tak jakby nie dotykał niczego. Ja spróbuję się zbliżyć na shifcie. Okej, okay, patrzcie. Dobra, ten też. O lol, jakby on tańczył w ogóle jakoś. To mega dziwnie wygląda, bo on z niczego nie zwisa. Ale faktycznie, no tak to działa, że ten chyba po prostu jest zepsuty trochę. A my możemy nawet podatywać? Ej, nawet możemy podatywać do nich, bo jesteśmy na creative, więc pewnie dlatego to tak działa. No ale jak widzicie, mit w takim razie potwierdzony, więc gitara w takim razie. Możemy przejść do trzeciego mitu. Na ognisko można położyć hopper i automatycznie będzie się uzupełniać. Co? Ej, jak to jest? Ja zawsze miałem problem z ogniskiem taki, że jak... Że po prostu, no problem był taki, że trzeba klikać cały czas tym jedzeniem. I tu było mega głupie, gdyby może było po prostu z hopperem to wszystko rozłożyć. Nie? Nie, no wątpię. Jakby
Czekajcie, sprawdźmy to w takim razie, bo to by było najlepsza możliwość przepalania po prostu tego wszystkiego. A tym bardziej, że w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że tak nawet szybciej się tutaj przepala niż w piecyku, bo jak włożysz wszystkie cztery na raz, to zobaczmy, dobra, czy w ogóle ziemniaki możemy wkłaść na tym? Możemy kłaść ziemniaka, tego tylko sprawdziłem. Więc stawiam te ziemniaki i... No nic, sprawdźmy może na pustym, stary, jeszcze, bo tutaj położyłem i może to jakoś nie będzie działać. Okej. Okay. Stawiamy z góry, nie ma nic. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, może od boku jakoś. Na, w każdym A teraz chodzi już o to? Co, stary? Mi się wydaje, że chodzi o coś innego w tym micie, czekaj. Co to ci, stary, ty ten? Mi się wydaje, że chodzi... Nie, dobra. No to nie ma żadnej różnicy, jak masz wyrzucić, stary, nie, ale... Bo wiesz, nie, bo myślałem, że jak włożymy do hopera ziemniaki, to się będą kłaść na ognisku. No tak, o to właśnie myślałem też, stary, właśnie. Ja o niczym innym tutaj nie myślałem. Ale jeszcze jest jeden, myślę, że jest jedna rzecz jeszcze. Sprawdzę w hopperze starym minecraftowym, okej? Okay? Stawiamy tutaj Minecraft with hopper i dobra. I w takim razie sprawdźmy. To jest teraz bezpośrednio na ognisku. I wrzućmy tutaj oczywiście ziemniaki, ale nie przepalone, stary, bo ty chciałeś wrzucić do niego przepalone. Ale nie, no, zwykłe. Nic nie dzieje się, stary. To no, czy, nie. Czego tu jest tak dużo przepalonych? Ty rzucałeś przepalone? Nie, no ja tutaj postawiłem, żeby... A, dobra, czy one się robiły. Do hopera. Dobra, no. Gitara. No w takim razie, jak widzicie, nie działa to w żaden sposób, z każdej strony sprawdzaliśmy nawet, więc... Pod spodem na pewno by nie działało, bo pod spodem po prostu służy tylko do tego, żeby zabierać czegoś, więc no raczej to nie będzie na pewno działać, jak włożymy pod spodem oczywiście, co nie? Więc dobra, więc to myślę, że w takim razie... Zawiodłem się tak szczerze, mega, też napiszcie było... w komentarzu, że się zawiedliście, bo ja się tak ja liczyłem na tego mita, strasznie. Dokładnie, więc no niestety trzeba powiedzieć jasno i klarownie, że mit jest obalony. Czas przejść do czwartego mitu. Jak postawisz ognisko i dasz pod nim blok pszenicy, to dym, który leci z tego ogniska, będzie leciał wyżej niż normalnie. Ty, w ogóle ja nie szukałem mitów do tego odcinka, tylko nie, szukałem My God, ja to jest pewniaczek, słuchajcie. To jest pewniaczek, słuchajcie, na kwadratowej masakrze, stary, tak serwer lagowaliśmy. Że wy piszecie o takich rzeczach, jak to oczywiste jest raczej, więc no może dalej to dlatego właśnie, żeby pokazywać, żebyście nie dawali takich mitów. Już więcej nie będziemy takich dodawać oczywistych rzeczy, ale jak widzicie, oczywiście to działa, więc mit jest potwierdzony. Czy może ktoś nie wiedział, jak ktoś nie wiedział, nie ktoś nie wiedział, o właśnie, napiszcie, jak nie wiedzieliście. Dokładnie, to specjalnie dla tych, więc jak ktoś nie wiedział, to niech napisze w komentarzach. No więc co, lecimy w takim razie z kolejnym mitem. Jak zespawnujesz małego lisa i dasz mu surową rybę, ta ryba będzie tak jakby lewitować. Lis musi być w wodzie. Pozdrowionka. Dobra, w takim razie małego lisa potrzebujemy, stary. No. Więc w takim razie Fox, lecimy tutaj, no i robimy małego liska. Więc jeden duży, jeden mały i surowa ryba szybko, stary. Fish. Nie, to się inaczej nazywa, one mają wszystkie swoje nazwy, ale spróbujmy w takim razie koda i salmona. Dobra, lecimy, gdzie on jest ten mały lis? Halo? Czy ona mnie czasami papurze? Tu jest. Tary, gdzie ty? O, tutaj jesteś, dobra. I co, trzeba mu dać surową rybę. Halo? Okay, stary, idzie do tego? Złap to. Oj, dawaj. Ale... O tak! O? No ja mieliśmy cały game rula, że one nie mogą brać niczego, ja, stary! Super jesteś, Mike. Super jestem, wiem. I dobra, co miał się bugować? Miał mieć... lewitować ta miała, ta ryba. Mi się nie wydaje, żeby ona griff... Ja nie wiem, że mieliśmy game rula, który nie pozwalał im, ale jesteśmy noobie, stary. Ale to w wodzie chyba musi być. Jeszcze raz? I dasz w wodzie rybo? Musi być. Lis musi być w wodzie, aha, dobra, to czekaj. W takim razie mały lis w wodzie. Rzucamy im tutaj surowe rybki. Zabierzcie sobie te rybki. Okej, okay. Ma i teraz co? No i ta ryba nie lewituje. No nie. Proszę wiem. Się uspokoić. Okłamali nas znowu, stało? Widzowie. Dzięki widzowie za okłamanie nas. Super jesteście, nie zmienia, albo w sumie zmieni się. Czekajcie, ja tu jeszcze próbuję z rybką, halo? Ale nie wypływajcie z tej wody. Byczku, z czym ty... No nie, no. Stary, popatrz, no oni totalnie nie chce. Ja mu wyrzucam nawet w niego tutaj, proszę to zebrać. Ja nawet rybę upoluję specjalnie. Stary, one wypływają powoli, ja muszę przed im ścieżkę torować, stary. Bo te rybki zanim wypłyną, to ten lis. O, dobra, zebrał. I no teraz go utopmy, stary. Znaczy, żeby on był bardziej w wodzie niż teraz. Kurde, nie wiem jak to zrobić, żeby on tam. Ja cię kręcę, to jest serio mega skomplikowane, co się tutaj dzieje. Nie wiem, wiaderko. Ja próbuję właśnie wiaderko od góry. O nie! On się topi.
kto się topi? Stary, patrz, on płynie w górę w ogóle. Nie, no to nie lewi... Aha, ta, bo ta... Ale to zawsze oni mają pod pyszczkiem te... To jedzenie, bo patrz, ono nie jest w pyszku, tylko oni trzymają je pod pyszczkiem, tak śmiesznie. No tak. Ale nie lewituje, no bo to też jest u dużego lisa. I, no. I oni to chyba tak samo jest zresztą ten, więc no nie wiem, ja bym obalił tego mita, bo jednak to tak nie wiem co, stare. Obalamy? Na siłę. Obalamy w takim razie ten mit, także jest niestety, ale obalony. I nie działają efekty. O, działają efekty, obalony do kolejnego mitu w takim razie. Gdy wskoczysz do próżni i włączysz F5, to będziesz wiedział, czemu próżnia jest czarna. Testowany na 1.12.2. Więc w takim razie idę to sprawdzić na 1.12.2. To jestem też na 1.12.2, więc trzeba sprawdzić, dlaczego jest ciemno. Czekajcie, gdy wskoczysz do próżni i włączysz F5. Dobra, ale dajmy sobie po prostu tutaj Game Mode Creative i F5. I... jakby nie za bardzo wiem, o co chodzi, dlaczego miało mi to wyjaśnić, dlaczego tu jest ciemno. Może dlatego, że mnie nie widać tutaj. Nie wiem, nie wiem za bardzo, jak to stwierdzić, bo faktycznie jak mam pojedyncze F5, to mnie tutaj nie widać i to jest trochę śmieszne, ale w żaden sposób mi to nie tłumaczy, dlaczego jest czarne. Jakby, o co chodzi? Nie jestem w stanie stwierdzić, czemu. Czemu miałoby mi to wytłumaczyć, dlaczego jest to czarne? Serio, jeśli widzicie to jakieś cokolwiek, jakieś wyjaśnienie, no to napiszcie w komentarzu. Ja jednak uważam, że no ten mit jest chyba obalony. Wow, ten efekt jest naprawdę fajny, więc no, kolejny mit przed nami. Gdy włożysz nową płytę Pixtep w ten blok, w który wkłada się płytę przy świniach, one zaczną tańczyć. Łapkujcie, żeby widział. Jestem pewien, czy to nie jest na 1.16, czy ja znowu muszę przechodzić na inną wersję? Stary, to jest przesadne. Chyba czekaj, tak. Sprawdzimy, czy coś takiego jak Pixtep jest. Niestety tak, więc widzimy się chyba... Czekajcie, jeszcze sprawdzę disk. O nie, to jest na jeden... To dobra, to widzimy się w takim razie znowu na innej wersji. Jestem na 20W19A, czyli jest na przodzie do 1.16. No i sprawdźmy, mamy tutaj świnki, które są tutaj. No i lecimy w takim razie z tym czerwonym dyskiem. Zostało to oszukane. No jestem totalnie zawiedziony, że oszukaliście mnie, bo myślałem, że serio one będą tańczyć, więc muszę kolejny raz już stwierdzić w tym odcinku, że mit jest obalony. I to jest mega smutne, ale ta muzyka jest mega spoko. To jest taki, ej, to jest taki dubstep. Całkiem ciekawa jest ta muzyka, no. Ale mit jest obalony, więc idziemy teraz do kolejnego mitu. Zgniłego ziemniaka nie da się włożyć do kompostownika. Łapkujcie, żeby widział. Dobra, więc mam kompostownik. No i teraz szybko czas na potato, więc jest zgniły. Pokażę wam oczywiście, że... Patrzcie, normalnie. A, właśnie też to chciałem, stary, sprawić, ale mamy to. I dobra, ten... Ej, wytyfy, zgniły właśnie powinien się dać do kompostownika. No. Ale to jest głupie, że zgniłego się nie da włożyć, przecież to jest bez sensu totalnie. Jakby się, no. Powinno się dać włożyć, no bo to jest cały sens zgniłego. Co z innego zrobić ze zgniłego ziemniaka, jak nie do kompostownika wrzucić? Patrz jak się świnia patrzy na ziemniaka. No, świnia tutaj chce ziemniaka chyba. Dobra, ale no co, nie ma w takim razie tutaj gadać więcej, tylko o, nie będziemy na to patrzeć. Lecimy w takim razie, ten mit jest potwierdzony, no i czas na kolejny micior. Jeden z bloków cegły nie łączy się z górną warstwą. Co? Jeden z bloków cegły? Nie za bardzo czaję, o co tutaj chodzi, ale no? Spróbujmy zobaczyć, o co tutaj chodzi, więc stawiamy to tak. A, to tutaj chyba chodzi, stary, bo tutaj się łączy, no ale nie wiem jakby... A, tutaj chyba, stary, popatrz, widzisz z tej strony? Jakby chodzi o to, że te piksele są tak dziwnie, no, ale te piksele tak muszą być, bo jakby no tak działa... Dziwnie to działa wszystko. No ale... Wytyfy. Jakby, bo chodzi o to, że tutaj tak jakby... Jak widzicie, to jest tak jakbym się patrzył teraz z tamtej strony, widzicie? Czyli tutaj jest jakby łączenie i tak samo jest tutaj. Jest łączenie w tym miejscu. I po prostu tutaj są raz, dwa, trzy, cztery piksele. I tak samo jest tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale od tej strony są już raz, dwa, trzy piksele. Więc no, tutaj są te trzy piksele z tej strony, więc jakby ona była źle obrócona. No ale... Tak to wygląda po prostu w Minecraft, bo gdyby było odwrotnie odwrócona, to by się nie łączyła z tą ścianą, więc no jakby nie za bardzo ona się ma łączyć w ogóle, bo to jest dziwne strasznie, ale jakby
to nigdy nie ma się tak naprawdę łączyć, bo i tak zawsze coś położy na blok cegły, więc to nigdy nie powinno się łączyć. No więc tutaj i tak zawsze coś będzie położone, albo, no nie wiem, nigdy nie będziesz patrzył na tą stronę i na górną stronę, tak mi się wydaje. Więc faktycznie jest coś takiego, że to się tutaj nie łączy, ale no to chyba tak ma być specjalnie, więc ja bym faktycznie dał, że mit potwierdzony, ale to jakby nigdy nie miało się łączyć teoretycznie. Więc to bardzo skomplikowane, ale mit potwierdzony. Gdy pada, pszczoły wracają do ulu. Okej, ej, tego w sumie nie sprawdzałem, ale jest całkiem logiczne i wydaje się, że tak, że jest takie trochę naciągane tutaj. Ale sprawdźmy, dajmy sobie w takim razie tutaj jak najwięcej pszczółek. Dajmy sobie je tutaj, niech one sobie tutaj lecą dookoła. Ja nie mogę. Chłop, co zrobił z tych uli? Stary, no dużo tych pszczółek jest, no ale zobaczmy w takim razie. Weather, rain, niech się rozpada. I zobaczmy, co się... O, jak raszują! Jak raszują, a miejsca chyba dla nich nawet nie ma. Nie ma dla nich miejsca tutaj w ogóle. Trzeba dodać im więcej. Halo, dostańcie się tutaj gdzieś. Gdzie wy lecicie teraz? O, jakieś malutkie lagi są, widzę, z tymi pszczołami. Nasz świat poglądu mi tu coraz bardziej laguje, o nie. Ale dobra, sprawdź. O, zaczynają wchodzić tutaj. Nawet ci od razu, patrz, stary, jak stawiam tu, one zaraz... O, dosłownie. Jak ich, patrz jak ich bierze, stary. Jak ja pierdolę. Dobra, ale w takim razie no szybki micior i szybki micior potwierdzony. Faktycznie tak się dzieje za po prostu jak pada, no bo inaczej bym się szczytełka po wodą ten tego wały. No, więc mit w takim razie potwierdzony. Kolejny mit, to był 10 mit w ogóle, więc teraz bonusowy mit, pierwszy i jedyny, bo łapek. No możliwe, że jak to szkolenie jest 20 tysięcy, no ale no niestety. Więc lecimy w takim razie z kolejnym mitem. Jeśli postawisz shulkera, moba na ścianie, jedna kratka nad ziemią i w niego wejdziesz od jego boku, to tak jakby będziesz pływać. Wytyfy! To jest bardzo dziwne, ale dobra, shulker i chodzi tutaj o spawna, czy jego muszę samonować? Czy jak jest? Nie wiem. To jest śmieszne, że w ogóle jak się wyszuka shulker, a nie, jest to jajko, ja jestem jakiś dziwny chyba, dobra, dwa, nad ziemią i teraz musimy w niego jakoś wejść. A nie, no to po prostu jak się przez niego próbuje przejść, no to tak jakby nas zrzucało do pojedynczego, ale to nie jest żadne pływanie. Tylko to po prostu, ej, ale fajnie to działa tak jak ten, tak jak, no tutaj jest plus trapdoor. Jak trapdoor, tylko że ja działa bez ingerencji, bo patrz, tutaj muszę kliknąć w ogóle shifta, znaczy muszę to otworzyć i zamknąć, a tutaj po prostu przez to przechodzimy i to normalnie fajne działa. Fajne na hide and seeki. Tak, więc to normalnie, jak to w ogóle tutaj postawiłem, aha, bo to się tepło od razu, dobra, albo patrz, nie muszę, ja klikam po prostu, wchodzę w to wszystko, więc nie muszę tak jak w trapdoorze klikać sobie niczego i to fajnie działa. Ale więc... pompki robię. Stary, no to jest genialne, bardzo patrz, fajnie. Patrz. Idę zobaczyć, czekaj, idę. Ten jak pompki, wytyfy, co on tutaj robi? Wytyfy! No mega dziwne, ale mit potwierdzony faktycznie, więc bardzo fajnie to wygląda. Fajne w zastosowaniu, jakby gdzieś na mapkach można wykorzystać. A przy okazji też fajnego parkoura można z tego zrobić, bo to się otwiera tutaj na przykład i jakoś to można fajnie zrobić. No ale co, mit w takim razie potwierdzony i to był ostatni mit tego odcinka, więc trzymajcie się. Mam nadzieję, że się podobał ten odcinek. Jeśli chcecie więcej odcinków z pogromcą mitów z kamerką, zostawcie tutaj łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby widzieć dużo, żeby w kolejnym micie, w kolejnych pogromcach mitów, które teraz się pojawiają w soboty, było po prostu no, więcej miciarów. No, trzymajcie się, ze mną był Yoshi, możecie być na nasze kanały vlogowe, znaczy, no tak. Normalny Yoshi'ego, a mój vlogowy, które macie teraz wyświetlają się na ekranie, więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Cześć!